Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Witajcie detailingowy dziadzia. Pianownica od Dominika. Od Dawida. Dziękuję bardzo. Wysłał mi to razem z powłokami. Od czego zacząć? Chińska pianownica za 50 zł. Kupił ją na AliExpress. Dobrze, że mam przejściówkę z Krechera na szybko złączkę. Co do pianownicy. Jeżeli chodzi w porównaniu do PA, no wykonanie, no... No to nie ma o czym mówić, no to jest w ogóle przepaść, jeżeli chodzi o PA. Tam w ogóle bierzesz tamtą pianownicę, jest cięższa, jest solidniejsza. Czuć, że jest dobrze wykonana. Tutaj wszystko plastik, fantastik. Co jest fajne w tej pianownicy, że szeroki wlew. To jest naprawdę na plus. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o jakość piany, jest minimalnie gorzej niż w pianownicy PA. Tak jak widzisz, podobne, tak zwane, jak ja to mówię, listki. Co mnie wkurza, że ona mi się tutaj buja i tak, żeby coś zmienić, no tutaj można w pionie i w poziomie, co jest bez sensu w ogóle. Ja długo się nie mogłem przestawić do tej pianownicy, naprawdę długo, bardzo długo. I ta regulacja, czy jest warta 50 zł? No zdecydowanie. Patrząc na PA, która kosztuje grubo ponad 100, grubo, to tutaj masz 3. Więc fajna opcja, naprawdę. Dziękuję, Dawid. Czy wybrał, jakbym miał do wyboru, no to wybrałbym PA, no nie ma tematu. Patrząc cena jakość, no to kurde, no chyba ta, ale no ja tamte pianownice mam, jedna ma 7 lat, druga 4, więc i kompletnie nic się nie dzieje, więc o czymś to świadczy, nie? No właśnie, a ta mam wrażenie, że zaraz mi się rozleci, a w ogóle tutaj to od razu się już zaczęło odkręcać.
Nie wiem, jak długo pożyje, nie mam pojęcia, ale nawet niech pożyje rok czasu, no to 50 zł to jest śmiech. Śmiech, śmiech, naprawdę śmiech. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sitko, nie rozbierałem tego i prawdopodobnie nie będę rozbierał, bo jeżeli chodzi o wyczyszczenie pianownicy, wystarczy użyć, przemielić to, powiem od razu, w koncentracie wlać 50-100 akły i jedziesz. I przemuli tak sitko, że hej, ewentualnie kwas do felk, też będzie ok. No dobra, warta tej ceny, naprawdę, pianownica. Za 50 zł to naprawdę można powiedzieć, że miód malina. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!